To nagranie dotyczyć będzie liczby atomowej i liczby masowej izotopów. Symbolem liczby atomowej jest litera Z. Liczba atomowa to liczba protonów w wiądrze atomowym. Termin y, liczba atomowa może być zamiennie stosowany z określeniem liczba porządkowa. Liczba atomowa jest podana przy symbolu atomu pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków. Dla atomu wodoru liczba atomowa wynosi 1. Atom wodoru posiada jeden proton w jądrze atomowym. Jeśli masz do czynienia z atomem obojętnym elektrycznie, to taki atom musi zawierać tyle samo protonów co elektronów na powłokach elektronowych. Posłuszmy się uproszczonym modelem atomu, modelem Bora. Zaznaczę w jądrze atomu wodoru, że znajduje się tutaj jeden proton. Co więcej, na pierwszej powłoce znajduje się jeden elektron. Model, który tu narysowałam, przedstawia uproszczoną budowę jednego z izotopów wodoru. Ten izotop to prot. Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka, różniące się liczbą neutronów w jądrze atomowym. Atom wodoru ma trzy izotopy. Pierwszym izotopem jest prot. Nazwa drugiego izotopu to deuter. Skoro deuter jest izotopem wodoru, to musi mieć w jądrze atomowym jeden proton. Ponownie masz do czynienia z obojętnym atomem wodoru. Więc na powłoce elektronowej znajduje się jeden elektron. Zgodnie z definicją izotopu, to co różni prot od deuteru, to liczba neutronów w jądrze atomowym. Prot nie ma w ogóle neutronów. Natomiast deuter posiada jeden neutron w jądrze atomowym. W przeciwieństwie do elektronów, masa neutronu ma wpływ na masę atomu, przez co masa deuteru jest różna od masy protu. Izotopy tego samego pierwiastka mają tyle samo protonów a co za tym idzie, mają tą samą liczbę porządkową. Różnią się natomiast liczbą masową, czyli sumą nukleonów w wiądrze atomowym. Nukleony to protony i neutrony. Liczba masowa protu wynosi 1, natomiast liczba masowa deuteru wynosi 2 jest to suma protonów i neutronów w wiądrze atomowym. Ostatni izotop wodoru to tryt. Tryt ponownie ma jeden proton w wiądrze atomowym oraz jeden elektron, na powłoce elektronowej. Tryt ma dwa neutrony w jądrze. Jego liczba masowa jest sumą dwóch neutronów i jednego protonu w jądrze atomowym, więc wynosi 3. Przejdźmy do innego pierwiastka chemicznego. Zastanówmy się, jak będzie zmieniać się liczba masowa w przypadku izotopów węgla. Liczba porządkowa atomu węgla wynosi 6, natomiast liczba masowa w analizowanym przez nas izotopie wynosi 12. Wyznaczmy, ile protonów, elektronów oraz neutronów posiada atom węgla. Na początek zajmijmy się protonami. Atom węgla ma 6 protonów. W obojętnym atomie węgla będzie tyle samo elektronów. Liczba masowa przedstawionego tutaj izotopu węgla wynosi 12. Jeśli od liczby masowej odejmiesz liczbę porządkową, to otrzymasz liczbę neutronów w jądrze atomowym pierwiastka. W tym przypadku wiąże znajduje się 6 neutronów. Przejdźmy do kolejnego izotopu węgla węgiel C13. Oczywiście liczba atomowa pozostaje niezmienna i wynosi 6. W wiąże atomowym znajduje się 6 protonów. Gdyby liczba protonów uległa zmianie, to znaczyłoby, że nie mamy już do czynienia z atomem węgla. Mamy nadal do czynienia z obojętnym atomem węgla, więc na powłokach elektronowych znajduje się 6 elektronów. 2 na pierwszej powłoce elektronowej i 4 na powłoce walencyjnej. Aby wyznaczyć liczbę neutronów w izotopie węgla C13, wystarczy od liczby masowej odjąć liczbę porządkową. W jądrze izotopu węgla C13 znajduje się 7 neutronów.